No i witam wszystkich na kanale U Technikusa Rozpierduchusa. Dzisiaj co idzie na wagę? Oto taki silnik z kosiarki. Tak, z kosiarki. W całości, gdybyśmy go oddali, to otrzymalibyśmy około 9 zł, no bo po 2 zł za kilogram zabierałem takie silniczyska. No i co teraz? Teraz będzie rozpruwanie. A co ciekawe, taki silnik z kosiarki ma miedziane uzwojenie. Rzadko spotykane. Jeszcze jakaś stara marka. Tutaj macie popatrzeć. Taki kurczę kilowat. No, bardzo ładny. No i ma takie ciekawe śruby. Takie. Widzicie sami, jakie takie gówna wstawiają z tych silników. Więc będzie trochę aluminium, żelaza i miedzi. Oczywiście my sobie to wszystko na koniec podliczymy, tak jak to zawsze robię. No i oczywiście pozdrawiam wszystkich widzów moich szanownych, pozytywnie zakręconych, jak i nowych. Oczywiście zapraszam do moich odcinków demontażowych, relaksowych. No i co? Zabawa tutaj się liczy. Liczy się humor. Oczywiście czasami tam takie drobniutkie buzgi, nie? No i dzisiaj się rozprawię właśnie z takim silnikiem. Kurczę, jakieś głupio to idzie w tych rękawicach. No, jeden śrub już tu sobie wykręciłem. Niestety został mi tutaj w tym aluminium na dole, ale co, nie szkodzi. Trzy śruby pójdą wyciągnąć. Takie bardzo ciekawe, kurde, ani żaden śrubokręt, ani nic takiego nie pasuje, więc trzeba kombinerkami po prostu wymontować. Pozdrawiam Sznupę, pozdrawiam Fabiego, pozdrawiam Warszawę Podgorzyńska i pozdrawiam Flaming Recycling. Oczywiście i wiele innych kanałów. Pozdrawiam Bastek Recycling. I pozdrawiam kogo jeszcze? Juri Scrub Recycling. No i kogo jeszcze pozdrowić, co? No, jest dużo tych kanałów, co się rozjechały z tymi rozbiórkami i to bardzo dobrze. Bardzo dobrze, jeden od drugiego się inspiruje i tak to ma być. Bo zawsze trzeba sobie jakoś radzić i pomagać. No a czemu, kurczę, nie wyużyć te YouTubiska na po prostu inspirację, nie? No, szkoda się, kurde, męczyć potem w domu. Jak idzie to na przykład innym sposobem, łatwiejszym sposobem. I teraz tu mamy stal. No to już wiadomo, będziemy sobie to sortować do stali. Silnik zardzewiały. Bardzo taki zardzewiuch. Ale chyba pójdzie. Wiem, które inne rękawice chyba sobie zabiorę. Takie grubsze na to. Stal wyleciała. Wirnik, taki wirnik. Tak, wirnik, popatrzcie, jak jest zardzewiały, gówno stare. Musiał sporo chyba jakoś deszcz na niego lać. Tutaj dostali. Tutaj to. To jest aluminium, tutaj sobie oddzielimy. Mamy aluminium. Proszę bardzo. No i teraz to najlepsze, stojanik. Stojan jest w pełni miedziany, proszę bardzo. Miedziocha jak marzenie. Rzadko się zdarza, jak mówiłem, w silnikach z kosiarki, więc co zrobię? Jedną stronę tutaj sobie odetnę i zaraz zobaczycie. Tak, miedziany pierścień jak z Władcy Pierścieni, proszę bardzo, tylko trochę dłużej, nie?
Jedna miedziocha gotowa. No i teraz co z tym stojanem? Z jednej strony odcięte. Jak to tutaj było? No i co teraz? Teraz wam pokażę sztuczkę, jak się to wyciąga. Tutaj oto ten stojan po prostu do imadła się wstawia. No i ja walę tu po tym po prostu żelaznym stojanie i widzicie, tu z jednej strony wyszło już trochę, no i będę kontynuował walenie. No i po prostu kawałek po kawałku się to obraca w imadle i stuka tutaj po tym stalowym. No i po troszeczce nawalania młotem i obracania już miedziucha jest trochę wolna od szczęk pasożyta. Jeszcze trochę ponawalam i będzie wyswobodzone to z tego stojana. O ile miedziucha czasami tam trzyma, to trzeba po prostu powybijać to. No jedną ręką raczej nie dam rady. No powybijać to wszystko, tutaj te zwoja z tego. No i zobaczycie za chwilę, jak jest miedź wyswobodzona od tego żelaznego pasożyta. Jest to bardzo prosty sposób, miedziucha już widzicie sami, wychodzi sama. Praktycznie wybijaniem tylko. No i co? Jeszcze powybijamy tutaj tym gwoździem. No i miedziucha będzie wolna. No i co? Robota gotowa. Stojan wyswobodzony z oto tutaj tej miedziuchy. Tym sposobem, który właśnie widzieliście. Aluminium trochę wpadła i żelaza. No teraz czas na ważenie. Na to najlepsze, co zawsze przychodzi i zawsze to lubicie. Jeszcze trochę stali, tu trochę jest. No i idziemy sobie to wszystko zważyć. Na początku była wartość tego silnika 9 zł, o ile pamiętacie. No bo wiadomo, po 2 zł za kilogram u nas kupują to. No i najpierw stal sobie policzymy z tego silnika. Po złoty 40 wstawimy, 5 zł za stojan i ten wirnik. Tak, stal mamy zważoną. Teraz aluminium, tutaj takie małe główienko wpadło. Aluminium jest chyba po 7,50 odlew i mamy złoty 16. No i co? Najlepsze i najważniejsza rzecz. Miedziocha. I pół kilograma wpadło, proszę Państwa. Miedziocha w aktualnej cenie myślę, że będzie po 38 zł za kilogram. No i mamy 20 zł za miedziochę tylko. To jest mega biznes. Więc razem jest 27 zł za rozebrany silnik, proszę Państwa. I opłaciło się rozebrać ten silnik na części. Ja myślę, że no tak, by się opłaciło bardzo. No po pół kilo miedziochy tylko wpadło z tego. No miedziocha bardzo fajna cena. No myślę, że warto było go rozebrać na poszczególne metale. Zawsze warto rozbierać. I o ile się boicie rozebrać, nie bójcie się. Jest to zawsze bardzo fajne, bo to taki stary silnik z kosiarki. No nie czekałem, że w kosiarce kiedyś będzie miedziocha, ale trafiła się miedziocha, więc za ten silnik rozebrany otrzymamy 27 zł. Więc jeżeli się podobało, miłego dnia. Oczywiście pozdrawiam wszystkich moich widzów i nowych, co przybyli i co przybędą. Oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków demontaży i życzę wam miłego dnia. No to do zaś. Cześć.